jest w Jerozolimie spory problem, a mianowicie po stronie jeszcze tej muzułmańskiej można kupić bilet za gotówkę, po stronie żydowskiej trzeba mieć kartę. No i właśnie jechałem na gapę, chociaż cały czas trzymałem równowartość oczywiście biletu w ręce, że gdyby mnie zapytał o bilet, no to mu pokażę, że mam przyszykowane, ale nie mam biletu, bo coś tam. Przyszedł kanar, wyrzucił mnie właśnie z autobusu, ale mandatu nie dostałem, więc Hakuna Matata, jest dobrze. Najważniejsze, że nie ma mandatu, reszta się nie liczy, nikt mnie nie pytał o kraj. Jeszcze jakbym mógł przyłożyć moją kartę bankomatową i zrobić cyk, no to spoko. Ale nie, tutaj trzeba mieć wyrobioną specjalną kartę. Kurde, jest mi tak zimno w stopy, mam mokre skarpety, mokre sandały. Niech tylko dojdę na miejscówkę, przebiorę chociaż skarpety, te wysuszę jakoś. O, już widzę mury Jerozolimy. No i oczywiście kopułę meczetu Al-Aqsa. Jeśli chodzi o podział Jerozolimy z żydowską, dzielnicę muzułmańską, chrześcijańską czy ormiańską, ja osobiście nie odróżniam, jedynie czasem po straganach widzę jakąś różnicę. Teraz na 90% według mojego myślenia jestem w dzielnicy muzułmańskiej, gdyż chociażby tu łatwo poznać po kobietach, bo są pozasłaniane, aczkolwiek też widzę, że idą Żydówki, bo są takie podsłaniane i w ogóle nie arabskie, więc wiadomo, jeśli chodzi o mężczyzn, oni wszyscy są na jedno kopyto, jak dla mnie. Powiem wam szczerze, Bogu dziękuję, że zamieszkałem z rodziną na wsi. Nie wyobrażam sobie żyć w mieście. Dobra, jak jest tak głośno, to już jest na 100%, nawet na 1000000% dzielnica muzułmańska. Po czym to poznać? Po tym, że muzułmanie są zajebiście głośni. Trochę nie przystoi mieć takie manekiny. Mówię wam, Jerozolima to jest totalny rozpierdziel, nie? Naprawdę, jeśli ktoś ma siły, to zapraszam, ale psycha siada, za dużo ludzi. Jeszcze jak pada, jakby było ciepło, to jeszcze fajnie, bo tutaj te uliczki są takie, że byłoby w miarę chłodno, ale tak to piździ, pada i jest okropnie i jeszcze tego dużo ludzi i wrogów. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Jest rzecz, która mnie tutaj mocno zaskoczyła. Wiecie jaka? Widziałem Izraelczyka, Chińczyka. Znaczy Chińczyka, bardzo przepraszam. Azjatę, który wyglądał jak Chińczyk, ale z ciemniejszą karnacją i miał jarmułkę, bo był Żydem. Powiem wam szczerze, takiego widoku się nie spodziewałem. No bo wiem, że tutaj się Żydzi mają bardzo duży problem z zaakceptowaniem czarnych Żydów, czy też arabskich. No bo to z okolic Jemenu, oni są tacy typowo ciemni i tak dalej. Z okolic Etiopii, no wiadomo, typowo czarni, chociaż mają takie wąskie nosy w porównaniu na przykład do czarnoskórych z takiego kraju jak, nie wiem, Senegal. Sudan. No ale też podobno są też Azjatycy. Nie wiem. I nie wiem, jak ich akceptują. Naprawdę, jeśli się okaże, że masz za dużo pieniędzy i chciałbyś swoim rodzicom zrobić wzruszającą wycieczkę, to naprawdę coś pięknego. Wyobraź sobie, że tutaj jeżdżą, chodzą te starsze kobiety i mężczyźni i cieszą się, bo przecież ich wiara jest tak ogromna i tak bardzo pragną zobaczyć to miejsce święte, miejsce, w którym to wszystko się wydarzyło i no i chodzą, śpiewają, modlą się, no kurde, coś pięknego. Ja już jestem wzruszony ogólnie, muszę się powstrzymywać przed płaczem, żeby nie być na pizdę. Podbił mój widz, że właśnie dzięki, że to jest złe twierdzenie, że dzięki mnie ktoś podróżuje, bo tak nie jest, dzięki sobie podróżujesz, ale że nabrał odwagi dzięki filmom, które obejrzał sprzed lat i po prostu teraz sobie sam jedzie na przykład w świat i pierdzieli wszystko. Fajnie, fajnie. Bardzo mi miło, jeśli zacząłeś podróżować dzięki przez świat na fazie, a dokładnie inaczej.
pod wpływem oglądania przez świata fazie, to napisz w komentarzu. Będzie mi bardzo miło zobaczyć, czy chociaż jakąkolwiek część Polek i Polaków zachęciłem do zwiedzania świata na własną rękę. Chociaż przyznam szczerze, czekajcie, ja sprawdzam, czy ja dobrze idę. O, dobrze idę. przyznam szczerze, że zdaję sobie doskonale... Doskonale sobie zdaję sprawę, że wycieczki też są fajne i absolutnie ich nigdy hejtować nie będę, chociaż kiedyś hejtowałem, ale dzisiaj sobie zdaję sprawę, że... Kurwa! Widzieliście to? To są właśnie moje sandały. Czekajcie, mam portki pełne gówna. Więc reasumując, jeśli w jakiś stopniu zachęciłem cię moimi filmami do odwiedzania świata, to jak najbardziej nie bój się też jechać do Indii. Ja po prostu też nie radzę sobie psychicznie ze smrodem i z dotykalstwem i z takim kurwa po prostu ogromnym przeludnieniem ludzkim. Ja sobie z tym nie radzę, to nie jest dla mnie, to nie jest w moim stylu, ale może ty lubisz. Nie wiem, no są ludzie, którzy chwalą na przykład Indie. Pamiętam, że Fardenga był zachwycony Indiami, chociaż dziwi mnie to, ale tak było. Więc no co mam mu powiedzieć, no? Zwiedzaj świat. Pieprz wszystko. Chyba muszę iść do kibla. Wziąłem dietę tutaj wegetariańską ze względu na to, że dzisiaj już jadłem mięsko, ale chcę wam pokazać właśnie, jak wygląda danie takie fajniejsze, lepsze, arabskie. Macie dużo takich, można powiedzieć, mini przystawek. Falafel, frytki, hummus i wszystko inne. Dobra, zacznijmy próbować od tego. Jest tak kiszone, że się w głowie nie mieści. To jest po prostu sałata jakaś, ale to mnie ciekawi. To jest fenomenalne. To mega. To pasta jajeczna. Falafel. Dobre i usmażone. No nic. Biorę się do jedzenia. Zapłaciłem za to więcej niż w Polsce. Ja powiedziałem, że chcę takiego falafela w ręce wyjść. Ale niestety źle ze mnie zrozumieli. Już nie będę tutaj robił dymu. Pewnie chcielibyście wiedzieć, co myślę na temat wyjazdu do Izraela. Myślę, że dla was najlepszą opcją wyjazdu do Izraela to są 4 dni. Czyli przylatujesz, jedziesz pociągiem od razu z lotniska do Jerozolimy, zwiedzasz Jerozolimę i na noc jedziesz sobie do Betlejem. Zwiedzasz Betlejem, wracasz do Jerozolimy, a z Jerozolimy sobie możesz śmignąć do Tel Awiwu, wygrzać dupę w morzu i tyle. Wcale nie warto jechać do Jericho, do Neblus, nie warto jechać do Hebronu, ani nigdzie indziej, bo myślę, że sama Jerozolima wystarczy większości. To była moja fanaberia pod odcinki, ale te dwie miejscowości, Betlejem i Jerozolima, wystarczą, żebyś zobaczył dwa światy, a zawsze sobie zostawisz trochę czasu na to, żeby wygrzać dupę w morzu. I tyle. To jest moje podsumowanie. I ja, jak ktoś kocha archeologię albo bardzo mocno jest wierzący, chciałby więcej podwiedzać tych miejsc, no to spoko, nie? Ale mimo wszystko, gdybym miał podsumować, to 3 do 4 dni, z czego półtorej dnia, maksymalnie dzień, znaczy no, minimalnie dzień, zostawiłbym na wygrzanie dupy. I tyle. A teraz muszę sprawdzić, gdzie jest autobus. Kolejny raz jadę na KP. Sytuacja jest taka, że po prostu jak podjeżdżamy na przystanek, to patrzę, czy nie stoi kanar. Ogólnie rzecz biorąc, kanarzy wyglądają wszyscy na świecie zawsze tak samo, czyli widać po twarzy, że nie ma nic dobrego do zrobienia w środku w tramwaju, więc spokojnie.
Oczywiście nie jestem z tego dumny, no, ale nie umiem kupić tu biletu, więc już nic nie zrobię. Dodatkową rzeczą powiem, że w Polsce nie jeżdżę na gapę, bo... No bo nie, ale zdarzyło mi się ostatni raz, chyba jak robiłem wizę pakistańską albo indyjską w Warszawie. Tak, żeby nie zwrócił uwagi kamery, bo jeszcze jeden przystanek jest na miejscu. Więc jechałem w autobusie na gapę wtedy, ale siedziałem przy oknie otwartym oścież, żeby jakby coś wyskoczyć z okna. Wtedy byłem, wiecie, biednym, hardkorowym podróżnikiem. Teraz już, no, wypada mi kupić bilet, bo ojciec mąż, więc wiadomo, o co chodzi, ale były akcje w życiu. Były akcje w życiu. Tutaj zauważyłem, że Kanarzy mają takie plakietki, takie naszywki na kurtce na boku, więc tak jak mówię, istnieje spore prawdopodobieństwo, że go zauważę od razu, więc to jest dobrze. Jadę na pociąg. No bo czemu nie? Nie wiem czemu, ale akurat Etiopczyka zapytałem o drogę, gdzie jest train? On angielskiego nic. I on do mnie ci, 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 ci. On mówi jest, jest. I mi pokazał. Nie trzeba znać języka. Trzeba umieć dogadać. Nie znając słów. I znam ludzi, którzy znają angielski naprawdę fenomenalnie. Albo po prostu w taki sposób komunikacyjny całkiem. No i boją się gadać i na przykład mnie wysyłają. Że kurwa, doskonale wiecie, że nie umiem mówić po angielsku. Dogadam się. Wszystko kupię, wszystko załatwię, jak mnie aresztują, to wyjdę. No ale mówić nie umiem. Chcę się składać ładnie z zdań. Dużo... Chuj, dobra. Jadę. Na chwilę wybrałem się do Tel Awiwu, jednak to miasto wygląda inaczej. Idę szukać hulajnogi z Limę, czy jak to się tam nazywa. Bo uważam, że to jest najlepszy sposób, żeby się komunikować. O właśnie, tak jak ten ziomeczek. I potem znajdę hostel, żeby zostawić swój plecak i żeby dać do suszenia swoje ciuchy, bo mam przemoczone. No i żebym mógł się na lot umyć i tak dalej, bo jednak lecę bezpośrednio do Polski, więc z Polakami, więc wstyd lecieć takim zaniedbanym, no. No cóż, muszę wam opowiedzieć historię, a mianowicie ja widziałem po zdjęciach, że to miejsce ma pewien klimat, ale no cóż, otworzył mi pan w hostelu, okazało się, że jest wielkim zwolennikiem LPG w samochodach, i był ewidentnym też wizualnie mężczyzną, który lubi te LPG w samochodach. No i powiedział, popatrzył na mnie, wiecie, no ja wyglądam jak skinhead jakiś, nie? Mówi, skąd jestem? Z Polski. No, u nas jest check-in od 14. A mówię, aha. Więc zostałem zdyskryminowany za narodowość oraz wygląd przez środowisko zwolenników LPG w samochodach. No, co ja mogę powiedzieć? Szczerze, uznam to za komplement. Liczy się dla mnie tylko Polska i tylko Polki i Polacy. Taka jest prawda. Bez względu na to, czy jeżdżą dieslem, czy są zwolennikami LPG w samochodach. Yo! No to znajduję się w Tel Awiwie na słynnym Carmel Market. Jest to w mojej ocenie, według moich obserwacji, jedyne godne polecenia do zwiedzenia miejsce w Tel Awiwie. No chyba, że ktoś lubi plażę, ale ja osobiście, jeśli mam się powiedzieć na temat plaż, to użyję bardzo złych słów, gdyż jakby nie było, uważam, że nie powinno się dla widzów, którzy oglądają ten odcinek, jeden obiad, tutaj ostrzegam, takich słów używać, więc ogólnie rzecz biorąc, sram na plażę i na morze, więc nie idę. Ale tutaj, czemu nie? A, dodatkowo chcę powiedzieć, że u nas w Fazolandii przyjmujemy wszystkich bez względu na to, czy są zwolennikami LPG w samochodzie, czy tak dalej, tak dalej. Jesteśmy otwarci, nie mamy żadnych uprzedzeń, ani nic w tym stylu, więc
patrząc na to wszystko, to się trochę zrobi przykro. Jedynie co nie przyjmujemy zorganizowanych grup służb mundurowych, jeśli tylko wśród gości są ci, że tak powiem, ludzie z służb mundurowych. Jeśli są z rodzinami, dziećmi, to jak najbardziej, ale po prostu przez przykre doświadczenie ludzi, którzy siedzą w temacie prowadzenia pensjonatów i tak dalej, warto takich grup nie przyjmować, bo to są pijaki i degeneraci, jak są bez żon, a jak są z żonami, to są potulni jak baranki, ale zajebiste koszulki, ale kojarzą mi się z lewactwem, więc odpada. No i widzisz, dlatego cię nie przyjęli, bo widać po twojej twarzy, że jesteś pierdolonym prawakiem. Nie jestem. Jestem normalny, no ale też nie chcę, żeby, wiecie, chcę, żeby było normalnie. No i tyle. No i znalazłem dla mojej żony małą pamiątkę z napisem Jeruzalem i w sumie nic fajniejszego tutaj i tak nie widziałem. Nie ma tu fajnych rzeczy, przynajmniej jak dla mnie. Mogę się mylić. No nic, szukam chleba i szukam dużej ilości dużej ilości bananów i tym podobne, chyba Polacy, bo się na mnie strasznie patrzyli. Kurwa, jak to śmierdzi się oziołem. No, szukam tego ze względu na to głównie, że chcę to sobie wziąć na drogę, żeby nie być głodnym. Bo na lotnisku będzie bardzo drogo. Kupiłem chlebek w Tel Awiwie, będąc na bazarze kompletnie żydowskim. Powiedziałem po tym, jak kupiłem do pana Szupen, czyli dziękuję po arabsku. Jestem debilem, aż normalnie zrobiłem się blady i powiedziałem przepraszam, a on mówi i dziękuję. No bo nie chcę, żeby teraz za mną szli z 20 karabinami i mnie kurwa rozstrzelali. Masakra. Spotkałem Polaków, którzy przyjechali tu na 3 dni. Oni akurat się nie wybrali do Jerozolimy, co było w mojej ocenie ich błądem, bo cała reszta tu jest nudna. No. Mimo to, ulechać bachajmy te blumpy. Bachajm! A ty tam masz imno? Pogoda naprawdę nie rozpieszcza, nic nie rozpieszcza, jest tutaj dziwnie. Tel Awiw to jednak, musimy też pamiętać, że jest tutaj bardzo dużo, jakby to powiedzieć, środowiska innej orientacji, właśnie zresztą tu nawet można flagę zobaczyć, cyk. Jest tutaj od groma klubów i tak dalej, podobno demonstracje, które takie są znane, parady. No liczą nawet do 500 000 ludzi, chociaż w tym, czyli to jest, nie wiem, czy z zagranicy przyjeżdżałem, czy co, ale ogólnie rzecz biorąc jest ich dużo i spoko, niech se robią co chcą. Dodatkowo ja uważam po przejrzeniu map i wszystkiego innego, że w tym mieście nie ma co pokazać i już widzę wkurwienie Pawła, ale jak ja mówię, że nie ma co pokazać, to naprawdę tak jest, to jest, tu nic nie ma, no. Plaże, a plaże to wiecie. Cieszę się, że chociaż są tutaj pociągi i można nimi dojechać na lotnisko w niedużych pieniądzach. Jadę pociągiem piętrowym. Jechałem też takim w Polsce niejednokrotnie podczas kiedy byłem w harcerstwie i to było najczęściej jak jechaliśmy gdzieś w góry, czy to do Cięciny, czy do Wisły, z tego co pamiętam. Nie wiem jak teraz, ale podobno wagony, które były piętrowe w Polsce, podobnie jak te wyglądały. Znaczy no, te są nowoczesne, tamte były komunistyczne, ale podobno zostały wycofane, więc już raczej nie pojeżdżą nasze dzieci piętrowymi wagonami. No ale teraz jadę. Mam rzekę. Pada też, więc jest brudna. No co tu dużo mówić, przeszedłem odprawę. Oczywiście dostałem taką naklejkę, zaraz wam ją pokażę, na mój paszport, która oznacza, że mam iść na kontrol. Może nie taką osobistą, ale przetrzepali mi cały plecak i tak dalej, i tak dalej. O tak wygląda taka naklejka. Ktoś jak ma taką małą naklejkę, to bez problemu może przejść.
To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, okazało się, że mam dużo monet do wykorzystania, więc kupiłem sobie takie o coś. Dobrym plusem jest to, że mi woda przeszła. No i jeszcze trochę monet mi zostało, żeby przepić. Więc wziąłem sobie winko, ale dopiero czeka mnie jazda, wiadomo, za bardzo wiele godzin. A tu mam arak, bo okazało się, to jest anyżowe, więc ogólnie obrzydliwe. Chcę stworzyć swój barek mały taki, tak jak Kwerdek Kiepski miał barek i pokazywał: Halinka, zobacz. No to ja sobie postanowiłem, że też stworzę barek, bo jestem niepijący. Więc delikatnie mówiąc, słuchajcie, niepijący, no. Raz na 2 miesiące, raz na 6 tygodni. Zależy, jak jest okazja, to się napiję, a tak na co dzień nie. Bo uznałem, że to działa na moją niekorzyść. W sensie, ile miałem wypić, to wypiłem, a teraz już się cieszę swoim szczęściem, ale postanowiłem, że winka, łyczek słodkiego się napiję z wami. Żeby nie było, że nie ma w ogóle. Nie chcę wam nic mówić, ale to wino jest fenomenalne. Słodziutkie, pyszne i sympatyczne. Yo. Jestem w kraju, dostałem kluczyki. Odkryj parking, odkryj auto, ale zobaczycie, bo to ja jestem na tym. To jest parking zerowy. To się nazywa, że to jest, że się ma abonament. Kurwa, ciekawe, czy mi odpali. No 2 tygodnie prawie, no tydzień w sumie stał. Nie, no to powinien odpalić. Od razu Rzym zbudowali. Boże, wygadam jak stary dziad. O! Przecież ja już dla niektórych młodych ludzi to zauważyłem. Kurwa! I to jest to! I to jest to! Przez świat na fazie Seicento! Działa.